Witajcie, kochani. Dzisiaj drugie spotkanie z obiecanej Wam przeze mnie serii o bakteriach i antybiotykach. Wydaje mi się, że okres jesienno-zimowo-wiosenny to jest taki okres największego chyba nadużywania antybiotyków. W pierwszym odcinku zwracałam na to uwagę, to był taki odcinek wstępny. Zwracałam w nim uwagę na to, że antybiotyki były chyba największym cudem współczesnej medycyny, obok szczepionek. Niewątpliwie od momentu, od kiedy Fleming wymyślił penicylinę, Sir Alexander, obmyślił penicylinę i ona weszła, znaczy i udało się ją wydajnie uzyskiwać, więc weszła realnie do terapii. Terapii eksperymentalnej Fleminga na jednym człowieku za mało było leku, za niskie były dawki, ten człowiek zmarł na zakażenie. Żebyśmy też mieli świadomość, na czym polegają badania kliniczne i czasami ile tego leku trzeba najpierw mieć, żeby w ogóle je przeprowadzić sensownie. Więc rozmawialiśmy trochę o tym, że ten cud nam znika, rozmawialiśmy trochę o tym bardzo, bardzo wstępnie, co to w ogóle są antybiotyki i chemioterapeutyki, jak bardzo ogólnie rzecz biorąc działają na bakterie, jak bakterie się uodparniają i gdzie. To była taka naprawdę kapsuła. Dzisiaj zaczniemy sobie tę kapsułę trochę rozbijać na pojedyncze tematy, na pojedyncze części. Ja przy okazji ostatniego odcinka w tak skrótowy sposób próbowałam Wam omówić tą rzeczywistość, że realnie o wielu bardzo ważnych rzeczach Wam nie wspomniałam, na przykład o tym, że oporność na antybiotyki może też polegać na tym, że one są jakby aktywnie wypompowywane z komórki bakteryjnej dzięki temu, że bakteria ma pewne stosowne białka, które wypompowują te antybiotyki i to jest dzisiaj jeden z najpoważniejszych mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki, które się bardzo szybko rozprzestrzenia, bo te geny na te pompy sobie można sprzedawać na przykład tak zwana bakteria New Delhi, wieloporna bakteria New Delhi właśnie ma taką pompę wypompowującą niemal wszystko z niej, co jest antybiotykiem. Więc sami widzicie, że tematy są bardzo rozległe. I dzisiaj postanowiłam Wam po prostu opowiedzieć o komórce bakteryjnej. Tu przybliżę do kamery. O komórce bakterii dwóch podstawowych typów. Bakterii gram dodatniej i gram ujemnej. Bo one bardzo różnie funkcjonują. To są jakby dwa różne bakteryjne światy. To są bakterie ze sobą spokrewnione, aczkolwiek mają bardzo odległych przodków wspólnych. Także to jakby nie są do siebie podobne nawet w takim stylu, w jakim my jesteśmy podobni do muszki owocówki. I te bakterie w obu tych grupach są bakterie dla nas groźne, patogenne, zakaźne, które powodują choroby. Więc ważne jest, żeby mieć świadomość istnienia obu tych światów, bo wśród archebakterii do dzisiaj nie znaleziono, zdaje się, ani żadnego istotnego patogenu człowieka. Natomiast wśród właśnie bakterii gram dodatnich i gram ujemnych i owszem, one się przede wszystkim różnią, tak jak tu widać na obrazku, budową komórki. I najbardziej zasadniczą różnicą, która powoduje, że ten gram bywa dodatni lub ujemny, ja zaraz to wyjaśnię, jest posiadanie lub nie grubej peptydoglikanowej ściany komórkowej. Bakterie gram dodatnie ją mają, a gram ujemny jej nie mają. Mają taką cieniutką ścianeczkę i w dodatku, ponieważ mają bakterie gram dodatnie bardzo cieniutką tutaj, to nawet, ta linijka taka cieniusieńka, to jest ta sama ściana, która tutaj jest tylko grubaśna, to w dodatku muszą mieć, widzicie, mają dodatkowo tak zwaną błonę zewnętrzną czy peryplazmatyczną i przestrzeń pomiędzy błoną wewnętrzną tu, a błoną zewnętrzną tu. A tu jest tylko jedna błona, wewnętrzna błona komórki. Oczywiście ten rysunek nie jest dobrze narysowany w skali, czyli błony są bardzo cieniutkie, a ściany, nawet jeśli są cieniutkie, to są grubsze niż błony.
Natomiast ściana peptydoglikanowa bakterii gram dodatnich, takich jak gronkowiec złocisty, to potrafi być, że tak powiem, w sytuacjach zwłaszcza wykazywania oporności na niektóre leki, no gruba jak, że tak powiem, ćwierć lub jedna trzecia promienia całej tej komórki, to jest grubość tego peptydoglikanu, to są poważne sprawy. Teraz, dlaczego w ogóle komórki bakteryjne muszą mieć ścianę? Są w stanie żyć bez niej, jako tak zwane peryplasty. To się robi eksperymentalnie w laboratorium, ale w naturze tak nie żyją. Dlatego, że wyobraźcie sobie, tak, to jest mała komórka. Ona jest mniej więcej 10 razy mniejsza niż nasza komórka, tak? Czyli powiedzmy, że ma 5 mikrometrów średnicy, tak, 2 mikrometry średnicy, tak. Jak jeśli jest pałeczką, a nie jest kuleczką, no to na ogół ma te 2 do 4 mikrometrów średnicy. To są bardzo nieduże obiekty. I teraz upakujemy tam, tak jak widzicie na tym obrazku, DNA, które jest sporym chromosomem. Bywa bardzo mały, jak u mykoplazm, ale bywa bardzo duży. To jest kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy genów. To jest solidny kawałek DNA. A DNA jest długie i cienkie, czyli to oznacza, że jest bardzo lepkie i jest, wytwarza pewien określoną sytuację jonową, dlatego że DNA no, ma te swoje reszty fosforanowe, prawda? Każda taka cegiełka, tak zwany nukleozyd, ma na końcu resztę kwasu fosforowego. To jest bardzo dużo ładunków. No musi się odżywiać i wymieniać ze środowiskiem różne ważne rzeczy, więc ma tam cukry, białka, aminokwasy i tak dalej. Cytoplazma komórki bakteryjnej zatem jest zamknięta wewnątrz błony, jest strasznie gęsta. I komórka bez ściany komórkowej w ogóle by pękła, nie potrafiłaby utrzymać takiej różnicy ciśnień, tego strasznie wysokiego ciśnienia wewnątrz. To byłby jak przepompowany balonik, jak będziemy dmuchać, ona w końcu pęknie. Więc musi być siatka na zewnątrz tego balonika. Więc ilebyśmy nie dmuchali, ona nie pęknie, bo on nie przekroczy granicy tej siatki. Ta siatka jest dość sztywna i bardzo mocna, nawet jak jest cieniutka. A jak już jest grubiutka gram dodatnich bakterii, to w ogóle jest to bardzo, bardzo wytrzymały materiał. To są specjalne struktury, ja tutaj Wam jeszcze pokażę na innym rysunku, żeby to łatwiej zrozumieć, tak? To jest komórka gram ujemna, to wnętrze nas na razie nie interesuje, które ma tam chromosom, rybosomy i tak dalej, a to jest gram dodatnia. To jest ten gruby peptydoglikan i błona komórkowa tuż przy. A tu jest błona komórkowa, błona zewnętrzna, ona jest zupełnie inaczej zbudowana, ma inny skład niż błona wewnętrzna i pośrodku ta cieniutka warstwa peptydoglikanu, przestrzeń plazmatyczna pomiędzy. Dlaczego musimy sobie tak naprawdę w miarę dokładnie zrozumieć, jak komórka bakteryjna jest zbudowana i potem ewentualnie jak działa? Bo jak Wam tłumaczyłam w pierwszym spotkaniu, antybiotyki, czyli takie i chemioterapeutyki, czyli związki, które mają powstrzymać wzrost bakterii i ich podział na komórki potomne, bo tak się bakterie mnożą. Rzadko tworzą zarodniki, a nawet jeśli to robią, to nie są zarodniki stworzące do rozmnażania, tylko zarodniki przetrwalne, czyli z jednej komórki jeden zarodnik, a nie z jednej komórki 2, 4, 5, 8, 18, 2 miliony zarodników, tak jak na przykład u grzybów, gdzie rozsiewają się dzięki zarodnikom grzyby, nie? Czyli z jednej komórki powstanie bardzo wiele zarodników i te zarodniki, każdy z nich będzie w stanie dać potomnego osobnika. Bakterie się tak nie rozmnażają. Bakterie rozmnażają się przez podział komórki. Była jedna, rosła, aż była dwa razy większa, prawie, i się podzieliła. I znowu, każda z tych potomnych znowu się podzieliła. Więc ponieważ bakterie mają takie funkcjonowanie, to trzeba znaleźć w tej dość skomplikowanej komórce, w której nie wszystkie role różnych struktur są do końca zrozumiałe, miejsca, w które ten antybiotyk uderzy, które są niezbędne bakterii do życia, a jednocześnie bardzo różne od tego, co my mamy. I są de facto trzy takie miejsca bardzo istotne oraz kilkanaście miejsc znacznie mniej istotnych. Lub też
częściowo dla niektórych grup antybiotyków istotnych, bo każda grupa antybiotyków, które potem będziemy poznawać, ona w konkretne miejsce uderza i te antybiotyki różnią się między sobą tylko skutecznością tego uderzenia lub też zdolnością do zatrzymywania pewnych mechanizmów tylko w określonej grupie bakterii, a nie w innej. Czyli dany lek lepiej działa na te bakterie, inny lek z tej grupy na inne bakterie itd., itd. A też te leki powstają dlatego, te nowe antybiotyki, żeby omijać istniejące już rozprzestrzenione mechanizmy oporności na antybiotyki z tej samej grupy na przykład. Tak zwane antybiotyki starszych generacji. Muszą powstać antybiotyki nowej generacji, żeby sobie radzić z pojawiającymi się mechanizmami oporności. I tak jak mówiliśmy w pierwszym spotkaniu, niezależnie od tego, czy ta bakteria będzie teraz gram dodatnia, czy gram ujemna, o których dzisiaj będziemy trochę mówić, te mechanizmy oporności, które się pojawiają, one się pojawiają spontanicznie. Czyli są mutacje i się pojawiają. To jest pierwsza droga ich pojawiania się. I ulegają selekcji, no bo bakteria w środowisku antybiotyku się znajduje i przeżyją tylko najlepiej przystosowani, czyli ci, którzy przeżyją. Którzy mają ten mechanizm oporności już, tak? To jest jeden z mechanizmów. Drugi z mechanizmów, o którym rozmawialiśmy, że jedna bakteria wytworzyła sobie mechanizm oporności na drodze tych mutacji spontanicznych i ich selekcji. Ten mechanizm się nieco usamodzielnił. Lub też jakaś inna bakteria miała w sobie mechanizm oporności nie wynikający z kumulowania jakichś mutacji, tylko wynikający z tego, że jakiś tam enzym, który robił coś innego, będzie dzisiaj robił coś innego, będzie likwidował ten antybiotyk na przykład. No i wtedy ona go umieszcza na takim ruchomym elemencie genomu, bo tu macie narysowane, że jest główny chromosom, ale poza tym chromosomem jeszcze są tak zwane małe kawałki DNA, które się nazywają plazmidy. Albo też fagi, czyli wirusy bakteryjne, które też są właściwie zawsze wirusami DNA. I one są w stanie złapać ten gen, który gwarantuje oporność na jakiś antybiotyk w dowolnym mechanizmie i przenieść go do innej komórki bakteryjnej, która go jeszcze nie miała. I w ten sposób rozprzestrzenia się ten mechanizm nie tylko w dół, czyli między komórkami potomnymi, do tych dwóch potomnych przeszedł, bo w tej był, ona urosła i ma dwie potomne, i potem do ich dzieci, ale też horyzontalnie. Te komórki nie były ze sobą w ogóle spokrewnione, ta miała gen, a ta go nie miała, proszę bardzo, tu jest pierścioneczek mojego plazmidu, pyk, 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 pyk. Co więcej, ten pierścioneczek zostaje też tu, na ogół. Czyli na ogół jest tak, że kopia zostaje w komórce macierzystej, a komórka niepotomna, tylko która otrzymała mechanizm oporności, go ma. Czyli netto liczba tych cząsteczek gwarantujących oporność na antybiotyk rośnie w populacji. Jest ich coraz więcej, więc mamy lawinowo przerastające oporne drobnoustroje. Dlatego, i to jest zdanie, które będę powtarzać chyba w każdym z tych naszych spotkań, dlatego jest tak niezmiernie istotne, żeby kontrolować zużycie antybiotyków, kontrolować przepisywanie antybiotyków, kontrolować, jak zażywamy antybiotyki, kiedy, po co, w jakim schemacie i kontrolować, co robimy z antybiotykami, których nie zażyliśmy, bo które na przykład nie działały. Bo jeśli będziemy, antybiotyki i tak istnieją w środowisku, bo w środowisku istnieją organizmy producenckie, np. Alexander Fleming nie wymyślił tego penicillum, nie ulepił go w laboratorium, tylko ono tam było w powietrzu, były konidia, upadły na szalkę, szalki nikt nie wyjął z cieplarki przez parę dni, pracowano w sposób dość brudny, nie było stołów laminarnych, nie było wyciągów, tylko po prostu tak wszyscy z ubrań się sypało, bo byli w fartuchach lub nie i po prostu wyrosły te grzyby i hamowały wzrost bakterii. No, Alexander Fleming ich tam nie wymyślił, nie ulepił. To był naturalnie występujący grzyb, który produkował naturalnie działającą substancję zwaną antybiotykiem, więc bakterie w środowisku, w glebie, w wodzie i tak dalej, one już rosną w jakichś tam antybiotykach, w jakichś tam związkach, które hamują ich wzrost, bo jakby nie rosły w związkach hamujących ich wzrost, to jedynym limitem ich wzrostu byłaby dostępność pokarmu. Jakieś tam warunki dookolne, żeby nie było tam minus 10, albo minus 20, albo minus 50 i żeby nie było plus 50. I one sobie poradzą w tych warunkach, ze wszystkim poradzą. W związku z tym obecność tych substancji już tam jest i naturalne mechanizmy oporności bakterii na niektóre leki po prostu są. Bezdyskusyjnie są.
Dlatego tam jest równowaga dynamiczna. Bakterie, jak się za mocno namnożą, to narażą się na funkcjonowanie dookoła tych związków, które nie są dla nich wcale takie bardzo dobre i zdrowe i hamują ich wzrost. I teraz, dzisiaj koniecznie musimy zrozumieć, co w tej komórce, tak skomplikowanej jak jest, zarówno gram dodatni, jak i gram ujemnej, w której bardzo wielu rzeczy nie rozumiemy, jest wrażliwe na antybiotyk, jakiś tam, dowolne klasy, a jednocześnie ten antybiotyk ma małe szanse zaszkodzić nam, bo my w ogóle nie mamy takich struktur. Albo nasze struktury odpowiadające strukturom bakterii są inne. I teraz mamy dużo szczęścia, kochani, bo na przykład ta gruba ściana i ta cienka ściana zbudowane z peptydoglikanu to są wyjątkowo unikalne dla bakterii rzeczy. My, nasze komórki, komórki zwierzęce, ani też komórki roślinne nie budują takich ścian. Komórki roślinne budują ściany celulozy, a nasze komórki nie budują ścian wcale. Peptydoglikany są bardzo specyficznymi substancjami. To są związki, polimery naturalne, zbudowane z łańcuchów, nazwijmy to acetylocukrowych. Nieważne, nie musimy się tutaj tej biochemii głęboko uczyć. Ja musiałam z profesorem Markiewiczem uczyć się na fizjologii bakterii bardzo szczegółowo, jak te ściany powstają, bo to jest bardzo ważne. Natomiast z punktu widzenia zjadacza chleba nie jest to aż takie istotne, żeby to zrozumieć, aczkolwiek kiedyś odcinek sobie poświęcimy na takie krótkie omówienie, jak te ściany powstają. Ale jeśli ta ściana powstaje, no i wyobrażamy sobie teraz, że zarówno gram dodatni, jak i gram ujemna komórka najpierw jest mała, a potem jest większa, a potem się dzieli, no to znaczy, że tej ściany musi przyrastać. Tak? Bo ona się nie rozciąga jak balonik gumowy, tylko jakby musimy dokładać tej gumy, żeby ten balonik się robił coraz większy. I żeby potem starczyło, żeby w środku związać i dostać dwa baloniki i przeciąć. I znowu. Więc my tej gumy musimy dokładać. My tego peptydoglikanu bakteria musi dobudowywać. Jak się cokolwiek dobudowywuje w komórkach żywych organizmów, to musi zachodzić tak zwana biosynteza tego czegoś. I ściany peptydoglikanowe są bardzo skomplikowane i mają bardzo, bardzo skomplikowaną biosyntezę, która wymaga kilkunastu enzymów, co najmniej kilkunastu enzymów. Te enzymy robią różne rzeczy, dostarczają te podjednostki, łączą je razem, kontrolują, czy to wszystko w ogóle ma taki układ usieciowania jak trzeba, bo to nie dowolnie cokolwiek dokłada się do dowolnie cokolwiek. To jest nanostruktura inżynieryjnie bez zarzutu. To są sieci powiązanych ze sobą w sposób bardzo uporządkowany konkretnych podjednostek. O bardzo, jakby tam jest projekt i myśl i on jest, znaczy myśl, tam jest projekt, on jest realizowany. To nie trzeba stwórcy do tego, tylko trzeba, żeby ewolucyjnie wyselekcjonować najlepszą formułę budowania tego dla danej bakterii. I bakterie się nieco różnią zarówno strukturą tego, zwłaszcza gram ujemny od gram dodatni się nieco różnią, jak i samymi tymi enzymami, no bo bakterie sobie ewoluują niezależnie i któreś tam bardziej pasuje ten enzym, a innej inny, bo tam zaszły mutacje i on działa lepiej w jej warunkach. Ta powstająca ściana, zwana też mureiną, jest lepsza dla tej bakterii i tak dalej. Więc one się nieco różnią. Co ciekawe, wszystkie praktycznie te białka, wszystkie te enzymy budujące ściany komórkowe bywają nazywane białkami wiążącymi penicylinę. Bo właśnie działanie tego najwspanialszego antybiotyku wszechczasów, przełomowego i nagrodzonego Noblem, znaczy nie jedynego antybiotyku nagrodzonego Noblem, ale pierwszego nagrodzonego Noblem i pierwszego, który na przykład odwrócił historię medycyny i ludzkości, bo dzisiaj jest nas na tej planecie dobre 5 razy więcej niż nas było, zanim wymyślono penicylinę. Także przewrót demograficzny się dokonał praktycznie.
w ciągu niepełnych czterech pokoleń, tak? Czy czterech, pięciu pokoleń, w zależności od której części świata mówimy. Bywają części świata, gdzie pokolenie jest dłuższe, i części świata, gdzie pokolenie jest znacząco krótsze. Więc mamy tutaj taką oto sytuację, że te białka, one wiążą penicylinę właśnie dlatego, że penicylina przypomina im. To jest to, o czym profesor Drąg opowiadał w swoim wywiadzie, który już Wam zaprezentowałam. Enzymy rozpoznają coś, co jest podobne i zajmują się tym czymś, zamiast zajmować się swoim właściwym sobie substratem. Czasami to coś się zwiąże trwale i zablokuje taki enzym, a czasami nie trwale, no ale no właśnie to jest tak, jakbyśmy mieli zrobić makowiec, no ale okazuje się, że ktoś nam ziarenka pomieszał i mamy ziarenka maku i ziarenka sezamu, no i połowa naszego makowca jest sezamowa, bo się musieliśmy zająć też tym sezamem, a to było wszystko wymieszane. Więc to jest po prostu enzym jakby na jałowym biegu goni. Zajmuje się substancją, która nic tutaj, on łapie tą cząsteczkę, ale on z nią nic dalej, poza tym, że ją złapał, ona nic tutaj do niczego nie posłuży. Ta ściana nie będzie budowana. A jak ściana nie będzie budowana, to zdarzają się dwie rzeczy. Komórka nie będzie dalej rosła, no bo nie ma jak. Musimy, jak wspominałam, tej gumy dodawać. A po drugie, w pewnym momencie, bo ta ściana cały czas jest w równowadze dynamicznej, czyli pewne elementy odpadają, niejako złuszczają się, pękają, trzeba ją naprawiać cały czas. Inaczej komórka pęknie. Więc może to doprowadzić do takiej sytuacji, że nie tylko komórka przestanie rosnąć, ale komórka pęknie, będzie niezdolna do niezbędnych napraw, które są niezbędne w toku jej życia. Do podziału, bo komórki bakteryjne z natury są nieśmiertelne, dopóki nie pękną. Się dzielą na dwie potomne, to co to ta poprzednia żyje, czy nie żyje, ona już zdechła? Nie. To jest jedno wielkie nieśmiertelne życie, dopóki nie zacznie się rozważać, co się dzieje z pojedynczym potomkiem, tak? Tych komórek. Więc mamy sytuację, że pierwszym celem, bardzo doskonałym celem dla wielu grup antybiotyków, penicylin, wszystkich antybiotyków beta-laktamowych, czyli to są penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, dla wszystkich antybiotyków glikopeptydowych, i dla jeszcze kilku pomniejszych klas leków, czyli glikopeptydy, czy wankomycyna na przykład, z którą na pewno zetknęliśmy się w leczeniu szpitalnym, bo w zewnętrznym mam nadzieję jeszcze długo nie i chwała Bogu, że mamy oto cel wspaniały. Uderzyć w biosyntezę peptydoglikanu. Drugim celem, bo to błona komórkowa jest mniej więcej podobna, błona zewnętrzna jest bardzo inna, ale jakby bez niej przez chwilę można żyć. Natomiast są rybosomy bakteryjne, te drobne kuleczki, które są tutaj. To jest drugi taki podstawowy cel działania leków przeciwbakteryjnych, dlatego że ten rybosom jest strukturalnie inny niż nasz. Nie, że z kompletnie innej planety, ale jego budowa jest wystarczająco inna, że pewne związki będą blokować działanie tego rybosomu, a rybosom jest niezbędny, żeby powstawały białka w komórce. A komórka nie produkuje białek, to zdycha. Bo ona ciągle niszczy białka, które też produkuje. Białka się starzeją. Nie są w stanie dalej pełnić swoich ról enzymatycznych czy strukturalnych. Trzeba zbudować z ich resztek oraz z pożywienia nowe białka. Jeśli zahamujemy ten proces budowania nowych białek na którymkolwiek z etapów, no to komórka nie będzie żyć. Co najmniej się jakby zahibernuje, stanie w miejscu i czeka, ale komórki nie są w stanie długo tak stać. Ponieważ przynajmniej jakby trzeba utrzymywać to status quo, czyli ciągłość błony komórkowej, a tam też są białka i trzeba tam ciągle budować te tłuszcze i tak dalej. Więc nie można się ciągle zatrzymać. Bo jak na błonie komórkowej, błona komórkowa bakterii to jest jak błona komórkowa neuronu. Tam jest ten potencjał, o którym rozmawialiśmy z doktorem Boguszewskim i tak dalej. Jak bakteria dzięki temu potencjałowi nie jest pobudliwa jakoś bardziej niż pyna, ale ona dzięki niemu oddycha, znaczy zdobywa energię. Jak ta błona nie będzie działać, to bakteria zdycha przez uduszenie. Czy jest tlenowa, czy beztlenowa? Po prostu nie jest w stanie
uzyskiwać energii z pożywienia, jak ta błona nie będzie ciągła i nie będzie prawidłowo funkcjonowała. Ona nie może prawidłowo funkcjonować, jak pewne białka nie są syntetyzowane. Więc ona nie będzie działać. Tak zwany łańcuch oddechowy nie będzie działać. Pamiętacie, mitochondria to takie małe bakterie, one to dla nas robią w środku naszych komórek, a każda bakteria musi tak żyć jak takie mitochondrium. Czyli nie każda jest tlenowa, więc niektóre mają nieco inne rozwiązania, ale siłą rzeczy potrzebują przynajmniej skutecznie funkcjonującej błony komórkowej, żeby w ogóle sobie dawać radę. Więc mamy taki cel rybosom bakteryjnym. I w różne miejsca uderzają różne leki aktywne wobec rybosomu bakteryjnego. Grupa aminoglikozydów, na przykład gentamicyna, streptomycyna, tobramycyna, neomycyna. Grupa tetracyklin, znanych chyba wszystkim, chloramfenikol. To są leki, które będą uderzać w rybosom bakteryjny, nie będą uderzać w nasz rybosom. Więc nie, jeśli są dla nas toksyczne, a bywają, to są toksyczne na innej zasadzie niż uderzanie w nasz rybosom. Jakby, niż, to są takie rykoszety. One mają swoje jakieś inne białka wiążące w naszym organizmie i dlatego na przykład streptomycyna, głuchota i tak dalej. To będziemy już omawiać przy konkretnych lekach czy grupach leków, jeśli do tego dojdziemy. Więc to jest drugie takie miejsce. Więc mamy peptydoglikan, jego biosynteza, mamy rybosom i jego funkcjonowanie w komórce. A co za tym idzie, biosyntezę białek. I mamy wreszcie trzecią grupę bardzo istotnych leków. Są jeszcze pomniejsze mechanizmy, miejsca uderzenia, je się odkrywa. Jakieś bardzo konkretne, drobniutkie, ale niezbędne, tak? Że pineski, na których ktoś się przewrócił, bo nadepnął na pineskę. Nie musiał się spotkać z murem. Nie musiał się zderzyć z kamieniem. Nie musiał w niego uderzyć piorun. Wystarczy, że nadepnął na pineskę i upadł. Bo od nadepnięcia na pineskę można upaść. Więc takich pineskek jest znacznie więcej. Będziemy sobie je też w pewnym momencie o nich będziemy rozmawiać. Natomiast takim kamieniem, który upada na głowę, to jest sytuacja, w której trzeba zadbać o DNA. Bo jak nie dbamy o DNA, to się nie dzielimy. Czyli trzeba umieć je replikować. A chromosom bakteryjny znowu jest inny niż nasze. Pamiętacie? Nasze chromosomy są liniowe. Są owinięte na specjalnych białkach, na ogół histonowych, aczkolwiek w opowieści o pierwotniakach dowiemy się o jednej grupie pierwotniaków, która ma owinięte na pewne białka wirusowe. Jak śmiesznie by to nie brzmiało, ale na ogół w naszych komórkach i komórkach wszystkich naszych eukariotycznych, czyli wyposażonych w jądro krewnych, to będą chromosomy, które tam, prawda, się tak zwijają potem w te motylki, jak komórka ma się dzielić, ale one są liniowe, owinięte na tych histonach, tworzące takie pseudopętelki. To są struktury bardzo, bardzo odmienne, chociaż zbudowane z DNA, tak samo zbudowanego, czyli DNA bakterii i ludzi jest nie do odróżnienia, poza jak nie zaczniemy sekwencji analizować, no bo sekwencje bakteryjne są inne niż sekwencje eukariotyczne. Ale to są te same cegiełki ułożone w ten sam sposób. Natomiast samo dbanie o to, jak DNA wygląda, porządkowanie go, upakowywanie go, bo to nie jest żaden nieuporządkowany supełek, chociaż tak wygląda. Tam jest ład i porządek, bo bardzo szybka bakteria musi reagować na pewne sytuacje. DNA musi być dostępne, żeby natychmiast syntetyzować pewne enzymy, bo oto jakiś cukier pojawił się w środowisku, a innego nie ma. Ja muszę przestawić całe swoje trawienie. To tak jakby natychmiastowo ktoś, kto jest zwierzę mięsożerne, typu kot, tak, który jest wyłącznie mięsożerny, ma się na pokarm roślinny natychmiast przestawić i już teraz, bo zdechnie za 20 minut, bo musi jeść ciągle, żeby żyć. Więc to są tego typu przestawki, tak, z jednego cukru na drugi i trzeba zupełnie inną baterię enzymów do strawienia tego cukru wyprodukować. Więc to DNA bakteryjne jest w takim stanie ciągłej aktywności niemal na całej swojej strukturze, w związku z czym ono musi być zupełnie inaczej uformowane. I pojawiają się również pewne problemy, ponieważ to DNA na ogół ma formę kolistą, czyli nie ma końców swobodnych, tylko one są połączone z kółko. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy kółko i na tym kółku budujemy drugie kółko, ale to budowanie polega na jakby doplataniu
tak? Bo to jest helisa, więc żeby budować drugą, to ona się musi rozplatać i doplatać sobie taką, tak? Jakby to był warkoczyk. I teraz jak powstaje dosyntetyzowany kawałek, to nie ma zmiłuj, gdzie co się dzieje. To nie są dwa niezależne kółeczka. To są kółeczka, które są ze sobą szczepione. I muszą istnieć enzymy, które u bakterii istnieją, a u nas nie muszą. I nie ma ich na ogół, albo są zupełnie inne, które są w stanie rozwalić takie, czyli przeciąć to DNA skutecznie w dwóch miejscach, oddzielić i zlepić ponownie, bo inaczej bakterie by się nie potrafiły rozdzielić. Proces amplifikacji, replikacji, rekombinacji DNA musi być kompletnie zakończony, żeby komórki bakteryjne się rozdzieliły. On nie może być zakończony, jeśli te dwie potomne cząsteczki DNA nie są rozdzielone. I tu jest grupa antybiotyków, z których najbardziej znanym jest ciprofloksacyna. To są antybiotyki, które działają na procesy związane z replikacją DNA i hamują te procesy. Hamują chociażby te enzymy, które mają rozdzielić dwa kółeczka potomne DNA. Więc będą też hamować rozdzielanie się namnażających się replikujących plazmidów, czyli tych małych kuleczek i całych tych małych kółeczek z DNA i całych chromosomów bakteryjnych. Innymi słowy, to jak antybiotyki działają, zależy w gigantycznym stopniu od tego, jak zbudowana jest komórka bakteryjna, więc jeszcze te plansze pokażę jeszcze raz. I to jest jakby podstawowa budowa tej komórki będzie nam potem potrzebna, że kiedy pójdziemy rozmawiać o tym, jak działają konkretne klasy antybiotyków, jak działają konkretne mechanizmy oporności bakterii na te konkretne antybiotyki, lub na całe klasy, lub na większe grupy antybiotyków, dlaczego to jest takie istotne, no bo nie da się zrozumieć, jak to działa, jak nie poznamy obiektu. Bakterie są bardzo interesujące, zapewniam Was. I będziemy sobie teraz od tego momentu po kolei, mam nadzieję, szli przez kolejne grupy antybiotyków, gdzie działają, co robią i jednocześnie jakie tu mechanizmy oporności już istnieją i się rozprzestrzeniają. A dzisiaj Wam już dziękuję.